W dzisiejszym filmie zaprezentuję, w jaki sposób wykonać zamknięcie ściągacza podwójnego oraz ściągacza pojedynczego metodą podwójnego przerabiania oczek. I tak, prezentuje się już próbka wykonana właśnie tym sposobem. To jest ściągacz podwójny, a tutaj mam ściągacz pojedynczy. Ten sposób zamykania ściągacza jest sposobem najbardziej elastycznym. Ja na ten moment nie znam elastyczniejszego zakończenia ściągacza, który również trzymałby nam naszą robótkę w całości, czyli że ten ściągacz nie rozjechałby się, tylko nadal spełniał swoją funkcję, ale przy końcówce byłby znacznie elastyczniejszy niż ściągacz zakończony metodą przerabiania według wzoru lub z przekręceniem nici wokół własnej osi. Zapraszam do zapoznania się z filmem. Oczko brzegowe przerabiam na prawo. Kolejne oczko to jest oczko prawe. I przerabiam je również na prawo. I teraz wkładam drut. Teraz wkładam lewy drut naprzód tych dwóch oczek i ponownie przerabiam je razem na prawo. Kolejne oczko to oczko prawe. Przerabiam je na prawo i wkładam drut naprzód robótki i przerabiam je razem na prawo. Teraz mamy oczko lewe. Przerabiam je na lewo i lewy drut wkładam na tył oczek, czyli przez tylną nić oczek przekładam lewy drut i przerabiam te dwa oczka na lewo. I ponownie mamy lewe oczko. Przerabiam je na lewo. Wkładam lewy drut za tylną nić oczek. Przerabiam te dwa oczka na lewo. I ponownie mamy prawe oczko, więc przerabiam je na prawo. Wkładam drut naprzód robótki i przerabiam te dwa oczka razem na prawo. Prawe oczko przerabiam na prawo i ponownie te dwa razem oczka przerabiamy na prawo. Lewe oczko przerabiam na lewo, wkładam drut na tył robótki i przerabiam razem na lewo. Ponownie mamy lewe oczko. Przerabiam razem na lewo. I tak będziemy robić do końca rzędu.
Zbliżamy się do końca robótki i pokażę, w jaki sposób zamknąć tą robótkę, nie powodując, że ostatnie oczko będzie miało na brzegu dziurę. Czyli łapię nić, która jest między dwoma oczkami, przeciągam na lewy drut i przerabiam razem na prawo oczko z nicią. Teraz zamknę ściągacz pojedynczy. Pierwsze oczko, oczko brzegowe, przerabiam na prawo. Drugie oczko to oczko prawe, czyli przerabiam je na prawo. I razem te dwa oczka przerabiamy na prawo, trzymając lewy drut z przodu robótki. Drugie oczko to jest oczko lewe, przerabiam na lewo i przekładam lewy drut na tył robótki i przerabiamy przez razem oczko prawe, drut na przód robótki i przerabiamy razem oczko lewe, drut na tył robótki i przerabiamy razem prawe na przód robótki, drut oczko lewe, drut na tył robótki, przerabiamy razem i tak do końca rzędu.